Witaj bardzo serdecznie, Piotr Gut z tej strony z ProWebinar.pl. W tym wideo pokażę Ci, na czym polega Forex i o co w tym wszystkim chodzi. Na początku przedstawię Ci najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć, a które na pewno pomogą Ci zrozumieć cały proces. Ok, zacznijmy od tego, co to jest Forex. Forex to skrót od słów foreign exchange, czyli w dosłownym tłumaczeniu wymiana zagraniczna. Forex jest sposobem na zarabianie, korzystając z różnicy kursowej między walutami. Jeżeli jedna z walut traci lub zyskuje względem innej waluty, to możemy skorzystać właśnie na wahaniach tych kursów, co w praktyce polega na kupowaniu waluty, która się umacnia, oraz na sprzedawaniu waluty, która traci na wartości. Jednak, abyś lepiej zrozumiał, to podam Ci przykład. Załóżmy, że jedziesz do Stanów Zjednoczonych na urlop. W związku z tym chcesz mieć trochę gotówki na drobne wydatki. W tym celu udajesz się do kantoru i kupujesz 1000 dolarów. Oczywiście płacisz naszą walutą, czyli złotówkami. W kantorze za 1 dolara musisz zapłacić 4 złote. Więc na zakup całego 1000 dolarów wydałeś 4000 zł. Załóżmy teraz, że wszystkie wydatki, które poczyniłeś podczas urlopu spędzonego w Stanach Zjednoczonych, robiłeś przy pomocy karty płatniczej, a gotówka była tylko zabezpieczeniem na wszelki wypadek. Nie skorzystałeś z tej gotówki i po miesięcznym urlopie wracasz z 1000 dolarów w kieszeni do Polski. Ponieważ są ci one niepotrzebne i chcesz się ich pozbyć, udajesz się do kantoru z zamiarem sprzedaży. Patrzysz ku swojemu wielkiemu zdziwieniu, że w kantorze cena skupu wynosi teraz za 1 dolara 4,1 złotego. Czyli okazuje się, że podczas Twojego pobytu w USA dolar zyskał na wartości i jest teraz droższy. Sprzedając dolary dostaniesz 4100 złotych. Dlaczego tak się dzieje? Okazało się, że podczas Twojego pobytu w Stanach Zjednoczonych na tyle dolar się umocnił, że te 1000 dolarów już jest więcej warte niż przed Twoim wyjazdem, czyli zarobiłeś 100 zł. I na tym właśnie polega Forex. No, tylko że tutaj robimy to na dużo większą skalę, ale o tym za chwilkę Ci powiem. Zobaczmy, jak dokładnie wygląda Forex i co to jest zmienność. W tej chwili, gdy nagrywam ten materiał, to za 1 euro możemy kupić około 1,09345 dolara. Zazwyczaj jesteś przyzwyczajony do określenia wartości kursów do dwóch miejsc po przecinku, jednak na Forex, na wymianie międzybankowej, określamy kurs waluty aż do 5 miejsc po przecinku. Ten kurs zmienia się z każdą sekundą. Za te wahania kursu odpowiedzialne jest prawo podaży i popytu. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że jeżeli inwestorzy mają większe zaufanie do danej waluty, to ją po prostu kupują, co w naturalny sposób podnosi jej wartość, czyli podnosi jej cenę względem innej waluty. Oczywiście to działa również w drugą stronę, czyli spadek zaufania do danej waluty obniża jej wartość. Można tu zastosować pewne porównanie do wagi. Gdybyśmy położyli na wadze parę euro-dolar, to jeżeli jedna z szalek pójdzie w dół, to oznacza, że dana waluta ma większą wartość. Jest tak jakby cięższa. Wtedy to waga pokazuje nam kierunek, jaki przyjmuje wykres. Zobacz. Tutaj mamy pokazany wykres, gdy euro się umacnia. Gdy euro jest cięższe, przeważa wagę, a szalka idzie na dół. Wtedy to waga pokazuje nam kierunek wykresu. Tak się właśnie zachowuje wykres. Gdy sytuacja jest odwrotna, czyli wykres idzie w dół, to wiemy, że zyskuje na wartości druga waluta w parze, czyli w tym przypadku dolar, a traci na wartości waluta pierwsza w parze, czyli w tym przypadku euro, a waga właśnie wskazuje nam kierunek, w którym porusza się wykres. Ok, ale co to tak faktycznie są te pary walutowe? Można powiedzieć w wielkim uproszczeniu, że na Forex zawsze kupujemy coś za coś. Czyli na przykład w tym przypadku, kupując parę euro-dolar, kupujemy euro za dolary. Jeżeli byśmy kupowali na przykład parę walutową funt do jena, to kupujemy funty za jeny. Zawsze pierwszą walutę w parze będziemy nazywali
walutą bazową, a drugą walutę w parze będziemy nazywali walutą kwotowaną. Kolejność walut w parze jest z góry ustalona i tak na przykład możemy kupić euro za dolary, czyli parę euro-dolar, ale nie możemy kupić dolarów za euro, czyli nie ma pary USD-euro. Jest tylko para euro-USD. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać taki efekt jak kupienie dolarów za euro, to wystarczy tę parę euro-dolara po prostu sprzedać. Jeżeli chcemy kupić euro za dolary, to kupujemy tę parę, a jeżeli chcemy kupić dolary za euro, to po prostu tę parę sprzedajemy i właśnie utrzymujemy taki efekt. Kolejność walut w parze jest z góry ustalona i nie ma możliwości jej przestawienia. A oto porządek, w jakim ustalona jest kolejność walut w parze. Widzimy tutaj, że euro jest na pierwszym miejscu, jen z kolei jest na ostatnim miejscu, czyli zawsze euro w zestawieniu z jakąś inną walutą przyjmie pierwsze miejsce w parze, a jen z kolei przyjmie to miejsce ostatnie. Na przykład chcielibyśmy kupić australijskie dolary za franki szwajcarskie, to widzimy, że ponieważ australijski dolar jest na trzecim miejscu, a frank jest na siódmym miejscu, to pierwszy w parze będzie dolar australijski właśnie, a drugi w parze będzie frank szwajcarski. Ok, zaróbmy teraz trochę pieniędzy. Przewidujemy na przykład, że euro będzie się umacniać względem dolara i chcemy na tym zarobić. W tym celu należy kupić euro i jednocześnie sprzedać dolary. Broker nam upraszcza ten proces poprzez kupienie tylko właśnie pary euro-dolar. A kupienie pary walutowej euro-dolar oznacza, że przewidujemy wzrost wartości euro względem dolara. Jeżeli zakładalibyśmy, że euro osłabi się względem dolara, czyli innymi słowy dolar będzie się wzmacniał względem euro, to należałoby właśnie sprzedać parę euro-dolar, co w praktyce oznacza sprzedaż waluty euro i jednocześne kupienie dolarów. W tej chwili kurs euro wynosi 1,09345 dolara. My zakładamy, że kurs wzrośnie, czyli w takim wypadku kupujemy tę parę. Inaczej mówiąc, zakładamy pozycję długą lub z angielskiego przyjmujemy pozycję long. Ok, przejdźmy teraz do platformy i zobaczmy, co się będzie działo, gdy rynek będzie się poruszał w naszym kierunku. Widzimy, że cena była 1,09345. Cena wzrasta, idzie w naszym kierunku i faktycznie doszła do poziomu 1,09355. I tutaj się zatrzymajmy. Mieliśmy rację. Kurs faktycznie wzrósł do wartości 1,09355, czyli zarobiliśmy 10 punktów. Aby jednak dowiedzieć się, ile faktycznie zarobiliśmy na tej transakcji, musimy wiedzieć, ile euro kupiliśmy. Czyli teraz należałoby powiedzieć kilka słów o tym, czym jest tak zwany lot. Lot to jednostka, jaką określa wielkość pozycji, jaką zajmujesz. U większości brokerów jeden lot jest równy 100 tysiącom jednostek danej waluty. I pewnie to będą wartości, które Ciebie będą interesowały. Również można spotkać tak zwane mini loty, gdzie to jeden właśnie mini lot jest równy 10 tysięcy jednostek danej waluty, a niektórzy brokerzy wprowadzili nawet mikroloty, czyli w tym przypadku jeden mikrolot jest równy 1000 jednostek danej waluty. Musisz dokładnie sprawdzić u swojego brokera, ile warty jest jeden lot. Ok, wróćmy do naszego przykładu. Załóżmy w takim razie, że kupiliśmy jeden standardowy lot, czyli innymi słowy kupiliśmy 100 tysięcy euro. Czyli w momencie zajęcia pozycji za nasze 100 tysięcy euro mogliśmy kupić 109,345 dolarów. Po zakończeniu naszej transakcji te 100 tysięcy euro już było warte 109,355 dolarów, czyli o 10 dolarów więcej. Ok, czas teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest właściwie ten pips czy punkt, bo praktycznie te słowa są równoznaczne. To jest najmniejsza jednostka, o jaką zmienia się wartość kursu. Czyli w naszym przypadku jeden punkt miał wartość 0,0001. Przy naszej transakcji kurs zmienił się o 10 punktów, czyli zmienił się o 10 tych najmniejszych możliwych jednostek. Ale okej, wracając do naszych zarobionych 10 dolarów, to oczywiście to nie jest nasz cel, te 10 dolarów.
No i tutaj z pomocą przychodzi nam dźwignia, czyli to, co jest najpiękniejsze na Forex. Dźwignia, czyli lewarowania. Dźwignia to cała moc Forex, która mądrze wykorzystana pozwoli nam zarabiać duże pieniądze, jednak wykorzystana w niewłaściwy sposób zabierze nam cały kapitał. Na czym polega dźwignia? Załóżmy, że spodziewasz się wzrostu euro względem dolara. Jesteś o tym na tyle przekonany, że byłbyś skłonny zainwestować więcej niż posiadasz na rachunku, na przykład 100 tysięcy euro. Jednak na rachunku masz tylko 10 tysięcy euro. Tutaj właśnie przychodzi z pomocą broker, który proponuje Ci do wykorzystania właśnie dźwignię finansową, czyli może pożyczyć Tobie pieniądze na Twoje inwestycje. Z reguły dostępne lewarowanie wynosi 100 do 1, czyli wpłacając depozyt 1000 euro, dysponujemy kapitałem o równowartości 100 tysięcy euro. Podkreślam, że z dźwigni oferowanej przez brokerów należy korzystać w bardzo przemyślany sposób, ponieważ właśnie ta dźwignia jest powodem bankructw na Forex większości graczy. W praktyce rzadko kiedy wykorzystuje się dźwignię większą niż 20 czy 50 do 1. Niektórzy brokerzy jednak oferują nawet dźwignię 500 do 1, co jest dla mnie hazardem. To nie ma nic wspólnego z inwestowaniem. Oczywiście możesz korzystać z usług takiego brokera, ale nie możesz czy nie powinieneś wykorzystywać całej maksymalnej dźwigni, bo możesz wykorzystać ją w takim stopniu, jakim chcesz. Nie musisz jej wykorzystywać w maksymalnym stopniu. Pytanie, jakie się nasuwa, to czy broker pożyczy Ci pieniądze za darmo? Oczywiście nie. Broker zarabia na tak zwanych spreadach. Spread to nic innego jak widełki w kantorze. Platformy forexowe to właśnie takie kantory XXI wieku. Mamy tutaj dwie ceny. Cenę zakupu i cenę sprzedaży. A różnicę między tymi wartościami nazywamy właśnie spreadem. Ceny sprzedaży na platformach forexowych nazywamy ceną bid, a cenę zakupu nazywamy ceną ask. Ponieważ wykresy standardowo pokazywane są w cenach bid, to należy pamiętać, że gdy dokonujemy zakupu, broker doliczy nam spread, czyli sprzeda nam waluty po cenie ask. Gdy po raz pierwszy dokonasz zakupu, to możesz się zastanawiać, dlaczego zapłaciłeś więcej niż była aktualna cena na wykresie. Ta różnica właśnie wynika z tego, że broker przy zakupie do ceny z wykresu doliczy spread. Drugim kosztem, jaki ponosimy na Forex, to tak zwane punkty swapowe. Czasami początkujący inwestorzy mogą się mile lub niemile zdziwić, jeżeli przetrzymają pozycję przez noc. Na ich koncie zostanie dodana lub odjęta pewna kwota, która enigmatycznie nazywa się swap. To jest koszt związany z różnicą stóp procentowych. Przedstawię to na przykładzie pary walutowej dolar amerykański do franka szwajcarskiego. Kilka minut wcześniej powiedziałem, że gdy zajmujemy pozycję długą, czyli long, to kupujemy pierwszą walutę z pary, a sprzedajemy drugą. W tym przypadku zajmujemy pozycję długą na parze dolar amerykański do franka szwajcarskiego, czyli kupujemy pierwszą walutę w parze, czyli USD, i tę walutę mamy niejako na naszym rachunku, a sprzedajemy drugą walutę w parze, czyli w tym przypadku franka szwajcarskiego. Jednak my nie mieliśmy wcześniej dolarów na swoim rachunku. To wygląda tak, jakbyśmy pożyczyli franki szwajcarskie od kogoś, czyli tą drugą walutę w parze, te franki sprzedali i za tę wartość kupili dolary amerykańskie. Teraz zastanówmy się, co się dzieje, gdy mamy na rachunku w banku zdeponowaną jakąś kwotę. Dostajemy za to procent, tak? Ok, a gdy pożyczamy pieniądze z banku, to my musimy zapłacić procenty drugiej stronie, tak? No i właśnie podobnie jest tutaj. Najpierw pożyczyliśmy franki szwajcarskie i je sprzedaliśmy. Stopa procentowa franka szwajcarskiego to 1,75% i tyle należy zapłacić za pożyczenie tych pieniędzy. Ponieważ te pieniądze pożyczyliśmy od kogoś, więc musimy komuś zapłacić właśnie wielkość stopy procentowej. Jednak posiadamy na rachunku dolary amerykańskie, które z kolei są oprocentowane na poziomie 5,5% i te pieniądze są właśnie dla nas, bo to są te pieniądze, które są na naszym rachunku. Czyli różnica między stopą procentową waluty, jaką posiadamy, a stopą procentową waluty, jaką pożyczyliśmy, to jest właśnie nasz zysk.
Tak jest właśnie w tym przypadku. Jeżeli różnica między wartościami stóp procentowych jest na plus, to tę kwotę nam się dolicza codziennie do rachunku. Oczywiście stopy procentowe mówią o oprocentowaniu w skali roku, czyli ta wartość 3,75 musimy podzielić przez 365 dni. Także to są jakieś małe kwoty, ale musisz o nich wiedzieć. Zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy mieli odwrotną sytuację, czyli byśmy zajęli pozycję krótką. To znaczy sprzedalibyśmy parę walutową dolar amerykański do franka szwajcarskiego. W tym przypadku sprzedajemy dolara amerykańskiego, czyli pierwszą walutę w parze, które są oprocentowane na poziomie 5,5%, a na rachunku posiadamy franki szwajcarskie, czyli tę drugą walutę w parze, która jest z kolei oprocentowana na poziomie 1,75%. Jak się pewnie domyślasz, w tym przypadku stopy procentowe działają na naszą niekorzyść, czyli punkty swapowe będą ujemne i broker każdego dnia będzie nas obciążał dodatkową kwotą, czyli w tym momencie będzie to 3,75% na minus. Ok, mam nadzieję, że ten krótki film wyjaśnił Tobie podstawowe pojęcia dotyczące Forex. Na koniec mam jeszcze do Ciebie jedną radę. Rada jest taka. Ucz się, bo naprawdę warto. Ze swojej strony dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że te informacje były przydatne. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Piotr Gut z prowebinar.pl.